Kryzys, moi drodzy, kryzys. Rekordowe odczyty inflacji w Polsce to jedno. To rzecz, która nas dotyczy bezpośrednio, to jest rzecz, o której się mówi, o której wiemy. Glapiński podnoszący stópki procentowe. To druga rzecz, która interesuje bardzo konkretną część społeczeństwa, która bardzo lubi stopy. No i tych, kto się boją swoje pieniądze ewentualnie, nie? I to jest jedna rzecz, o której wiemy, o której czytamy. To są informacje, którymi jesteśmy bombardowani. Ale ekonomia nie opiera się tylko na Polsce, kto by się spodziewał. Bo globalna ekonomia jest, uwaga, globalna. Jako, że jest globalna, to każde państwo ma taki sam udział w jej kreowaniu. Oczywiście nie, żartuję, Stany Zjednoczone są najważniejsze. I musicie wiedzieć, że dosyć niedawno wybuchł sobie taki mały kryzysik, który skończył się paniką, która została ponowiona paniką kolejną, bo potem zaczęło się dziać w Europie. W dużym uproszczeniu banki w Stanach Zjednoczonych. Konkretne, zaczęły upadać. I jest to o tyle problematyczne, że globalny rynek finansowy to jest taka sieć powiązań, nie? W której jak coś się stanie, gdzieś upadnie domino, szczególnie jeśli są to Stany Zjednoczone, to może to wywołać globalny kryzys i wszyscy zaczynają panikować. W tym filmie opowiem wam dokładnie, co się stało. Opowiem wam o upadku Silicon Valley Bank. Opowiem wam o tym, jakie to miało przyczyny, jakie miało konsekwencje. Opowiem wam później o tym, co stało się w Szwajcarii, co mogło znowu bardzo mocno zaburzyć. Ale przy okazji opowiem wam o takich rzeczach, które mogą was bardziej interesować z ludzkiej perspektywy. Na przykład o tym, jak na przykład działa w Stanach Zjednoczonych to, że na koniec dnia zawsze rynek finansowy zostaje uratowany, a zwykli ludzie cierpią, bo to tak działa od zawsze. Więc bez zbędnego przedłużenia stawcie lajka, stawcie suba, będzie nam niezwykle miło, a wy będziecie widzieć nasze filmy. Dziękujemy serdecznie naszym patronom i lećmy do tego materiału. Obiecujemy postarać się, żeby każdy zrozumiał wszystko, co w nim będzie. Dobra. Ostatnio w Stanach Zjednoczonych miały miejsce upadki banków, ale najważniejszym tak naprawdę upadkiem, jaki jest w tym wszystkim, jest upadek Silicon Valley Bank. Był to największy upadek banku od kryzysu w 2008 roku, który może pamiętacie, i drugi największy upadek banku w historii Stanów Zjednoczonych, więc mówimy o naprawdę dużej skali. Jak możecie się domyślić, te parę dni temu, kiedy to się wydarzało, no wzbudziło całkowitą panikę na rynkach finansowych, na świecie tak naprawdę, no i w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim. Bo wszyscy bali się, że powtarzamy scenariusz z 2008 roku, kiedy wiecie, upadek jednego z banków, no i oczywiście bańka mieszkaniowa, ale tu już nie wchodźmy w szczegóły, sprawiły, no, globalny kryzys. Żeby nie być gołosłownym, sytuacja była już tak napięta, że w poniedziałek nie można było sprzedawać i kupować akcji banków w Stanach Zjednoczonych w ogóle, w sensie amerykańskich banków, bo zostało to jakby zabronione, wyłączone, bo zarządcy, tak, w sensie państwo bało się, że ludzie w panice będą tak wyprzedawać akcje tych banków, że zaraz kolejne banki zaczną upadać i będziemy mieli efekt domina. Później opcja handlowania tymi akcjami została włączona i niektóre banki i tak spadły o 80%, ale no obyło się bez jakichś takich gigantycznych, większych konsekwencji. Czyli konsekwencje są bardzo duże, ale no nie było już nic tak spektakularnego jak upadek jakiegoś konkretnego banku właśnie przez to, że akcje były dalej sprzedawane czy tam kupowane. Problem oczywiście polega na tym, że to jeszcze nie jest koniec i w każdej chwili może się to zdarzyć. Są banki, które naprawdę nieźle dostały, no ale to okaże się w przeciągu najbliższej przyszłości, nie? Więc co się dokładnie stało, tak żebyście zrozumieli w ogóle mechanizmy, które stoją za tym całym syfem. Silicon Valley Bank to jest ciekawy bank. Bank regionalny, który nie jest jakby na całe Stany Zjednoczone, co trochę złagodziło impact uderzenia tego meteorytu finansowego, ale z drugiej strony jest to bank właśnie fajny i ciekawy, bo to jest bank, który między innymi lobbował za tym i też był objęty takim prawem, które sobie wprowadził Donald Trump, mówiącym o tym, że to nie jest bank o znaczeniu takim strategicznym dla państwa i to nie jest taki gigantyczny bank, to nie jest jakiś, nie wiem, JP Morgan, więc w sumie, jak się na to spojrzy dobrze, to możemy was trochę bardziej rozregulować, bo jak wy upadniecie, to nic się nie stanie. No i teoretycznie, ideowo, ma to działać w ten sposób, że wy dostajecie mniejsze regulacje, więc możecie trzepać więcej mamony na ryzykownych zagraniach, ale jeśli coś wam się stanie, to my wam nie pomożemy, bo wy możecie upaść i to jakby jest wasze ryzyko. Bo ten bank, musicie wiedzieć, że specjalizował się w dosyć konkretnych rzeczach. Bo to nie był do końca taki bank, że przychodzi sobie przeciętny Kowalski, czy tam John w sumie w tej wypadku, nie? Że przeciętny John i jakby wkłada swoje pieniądze i tam wiecie, ma konto na $2000, tylko to był bank obsługujący startupy technologiczne, powiązane z kryptowalutami, bitcoinami i takimi rzeczami, co sprawia, że oczywiście była to najważniejsza rzecz gospodarki w XXI wieku, że bez tego nie mielibyśmy chleba. No i tamte startupy miały całkiem sporo hajsu władowanego, te konta, lokaty, nie? Na tych kontach te startupy miały całkiem sporo hajsu włożonego. Do tego stopnia, że ten Silicon Valley Bank był jednym z większych w Stanach Zjednoczonych. Tam był, wiecie, w top parędziesiąt banków w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o wielkość pieniędzy, które miał u siebie. No więc już na tym poziomie trochę wywala się ta teoria, że oni nie mają znaczenia dla gospodarki. Ona była cały czas utrzymywana, ale no jakby tak, jak się na to spojrzy z innej perspektywy, to się okazuje, że chyba nie. Późniejsze działanie zresztą udowodnią, że absolutnie nie, ale to zaraz. Dlaczego ten bank upadł? I to jest w ogóle ciekawe i mechanizm tego, dlaczego ten bank upadł, może wam też tłumaczyć ogólnie upadanie banków tak na świecie, bo to jest dosyć podobny mechanizm często. Mianowicie, banki ogólnie, takie nawet takie w Polsce, jakby każdy bank, nie ma w swoich skarbcach, czy tam na swoich, wiecie, kontach wirtualnych, tyle pieniędzy, ile jego klienci wpłacają. W sensie oni nie mają tych wszystkich pieniędzy u siebie naraz. Od tego, ile tych pieniędzy muszą fizycznie trzymać, żeby móc w każdej chwili wypłacić i tak dalej, są właśnie jakieś regulacje państwowe, są
zabezpieczenia wszelkiego rodzaju, są rezerwy i tak dalej. To jest skomplikowane, ale już nie wchodźmy w to nawet. Po prostu banki trzymają jakby określony procent tych pieniędzy, które jakby, wiecie, ludzie do nich wpłacają na miejscu u siebie, gotowych do tego, żeby wypłacić komuś innemu, a resztę inwestują, pożyczają, no bo to się na przykład biorą pożyczki, robią z nimi robią z nimi masę różnych dziwnych rzeczy na poziomie inżynierii finansowej, które później sprawiają, że raz na jakiś czas nam walnie kryzys na ryj, nie? No bo jakby już nikt nie wie nawet do końca, co się tam dzieje. I ogólnie jest fajnie, tak się robi pieniądze. Ale, no poza tym kupujesz też bezpieczne jakieś opcje, nie? W sensie takie, które trochę ułatwiają trzymanie tego, dają bezpieczne odsetki, żeby to był taki relatywnie bezpieczny sposób trzymania pieniędzy, bo nie wszystko można tak ryzykownie inwestować, szczególnie, że ten bank słynął z ryzykownego dawania pożyczek na przykład innym startupom, które nie dostawały finansowania od nikogo innego, bo nikt nie zakładał, że może im się udać, więc oni dawali im kredyt taki ostatniej nadziei, co jest ciekawym modelem biznesowym. Lekko ryzykownym, ale właśnie, żeby nie być aż tak ryzykownym, to też kupowali obligacje Skarbu Państwa, oczywiście amerykańskiego państwa. No i to jest dosyć sensowne zagranie. Przecież obligacje to jest, jak wszyscy wiemy wszyscy? A jak nie, to szybko obligacje to jest takie coś, że państwo mówi: ej, weźmiemy od was 100 zł i damy wam taki papier, i wy, jak ten papier przyniesiecie po określonym czasie, na który się umówiliśmy, to my wam wypłacimy go z odsetkami, albo co roku będziemy wam dawać odsetki. Taka lokata, tylko że jakby u państwa, i trochę zamrażacie sobie pieniądze. A państwo dzięki temu jakby ściąga pieniądze z rynku, więc albo może je wydawać na coś, albo może za pomocą tego próbować obniżyć inflację, dużo różnych rzeczy. Więc są te obligacje, one są bardzo bezpieczne, no bo stoi za nimi państwo i państwo mówi, że one będą wypłacalne, nie? Więc ciężko wręcz znaleźć często bezpieczniejszą inwestycję. Dlatego też obligacje często są dosyć nisko oprocentowane, mniej niż taki na przykład konto w banku. To się zdarza, nie? No ale dla takich banków, które nie mają tego komfortu trzymania pieniędzy w banku, bo jakby sensu. A poza tym robią dużo ryzykownych rzeczy. To jest dosyć taka, wiecie, bezpieczna rzecz, nie? W sensie ona jest bezpieczniejsza nawet dla mnie, czy dla ciebie, w sensie jako do pojedynczej osoby, ale dla banków to też jest dosyć bezpieczne. Tylko z nimi problem jest taki, że one kupują sobie te obligacje na przykład na 1%, nie? Czyli zamrażają sobie bańkę na 10 lat i co roku dostają 1%. To jest bardzo bezpieczne, dają tam pieniądze, wiedzą, że nic się nie stanie, a też w ostateczności zawsze mogą je sprzedać na takim rynku wtórnym, czyli mogą je sprzedać komuś innemu. I właśnie w ten sposób banki często między sobą zachowują płynność, że sobie nawzajem sprzedają te obligacje, kiedy potrzebują gotówki, a potem je odkupują, no i robią różne rzeczy. Tylko jaki jest problem? Kiedy zaczęły się podnosić stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, bo tak samo jak w Polsce, że nie tak samo jak w Polsce, tam to robią jakoś trochę bardziej sensownie i nie ma stand-upu w trakcie ogłaszania tego, ale co do zasady podobnie też podnosić stopy procentowe, to jest ten problem. Jak kupiliście sobie rok temu obligację, jedną, nie? I ona była oprocentowana na 1%, a teraz jakby wzrosły stopy procentowe. To teraz te obligacje, co teraz państwo wydaje, to są na przykład na 5%, załóżmy na chwilę tak abstrakcyjnie, nie? Więc jak wy teraz macie tę obligację na 1% na 10 lat i chcecie ją sprzedać, żeby zachować płynność finansową, żeby móc mieć te pieniądze, które dacie ludziom, którzy chcą je wypłacić, no to tworzy się problem, bo nagle te wasze obligacje jednoprocentowe są mniej atrakcyjne niż te, które możecie sobie kupić od państwa bezpośrednio za 5%. Więc musicie de facto dołożyć do tych obligacji, żeby ktoś chciał je kupić. Czyli po prostu tracicie na nich. Więc w sytuacji, kiedy macie dużo tych pożyczonych pieniędzy w ryzykownych rzeczach, macie te obligacje, które są mało atrakcyjne, jak je sprzedacie, to stracicie. Więc teoretycznie te obligacje to musielibyście potrzymać do samego końca, żeby nie stracić na nich. A wy potrzebujecie pieniędzy, bo na przykład zdarzyło się tak, że globalna gospodarka jest w kryzysie i firmy, które są startupami, czyli nie są takie absolutnie niezbędne do przeżycia, mają bardzo duże problemy z finansowaniem. Często nie pokazywały zysków w ogóle nigdy w swojej historii, tylko ludzie wrzucali w nie pieniądze na zasadzie: a palcie te pieniądze, będzie git. No to te firmy nagle przestają mieć taki komfort i zaczynają sięgać do swoich oszczędności. A gdzie mają swoje oszczędności? Ano w Silicon Valley Bank. No i teraz oni chcą wyjąć te pieniądze. I Silicon Valley Bank musi zacząć sprzedawać swoje obligacje między innymi, żeby móc te pieniądze tym ludziom wypłacać, bo ich fizycznie nie mają. Mają je utopione jakby w swoich inwestycjach. No i nagle okazuje się, że oni zaczynają tracić coraz więcej pieniędzy, bo nie dość, że wszyscy chcą te pieniądze, to jeszcze oni tu mają problemy na poziomie tego, że tracą pieniądze. A to jest, wiecie, ludzie to wiedzą, że oni tracą pieniądze, więc coraz więcej firm przychodzi po pieniądze, bo zaczyna się bać, że może ten bank upadnie. I w tym momencie wszyscy chcą swoje pieniądze, oni mają jeszcze mniej pieniędzy, no i... I gospodarka uderza ryjem w ścianę. Tak w dużym skrócie to się stało. I to jest duża część problemu, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. I teraz, co się dzieje w tym momencie? No, państwo powiedziało wprost, że to nie jest obowiązkowa dla gospodarki część, jakby to nie jest bank, który jest dla nas strategiczny. Jak upadnie, trudno, może mieć mniejsze regulacje. Okazało się, że nie. Okazało się, że jednak jakby upadł, to wszyscy zaczęli się bać, że może to zrobić 2008 znowu. Więc Ameryka stwierdziła: dobra, to może jednak wejdziemy, zainterweniujemy. Wujek sam powiedział, że rzuci pieniędzmi, co jest bardzo dobrym sygnałem dla reszty banków, że nie wolno robić takich głupich rzeczy, bo w najgorszym wypadku to was wujek sam wykupi. Ojoj, najgorzej. Chociaż też, żeby być szczerym, to nie jest tak, że on ich wykupuje. On bardziej powiedział, że zapewni płynność tym kontom. Czyli te firmy, które miały te pieniądze, mają się nie bać, będą mogły wypłacić te pieniądze, jakby Stany dołożą, żeby to się mogło stać. Po prostu oni nie wykupują jakby całej firmy. Czy tam, nie wiem, akcjonariusze nie dostaną swojego hajsu, czy zarząd nie dostanie swojego hajsu. Oczywiście już pojawiły się informacje, że CEO tego banku tam chwilę przed upadkiem, ogłoszeniem tego, że mają problemy i tak dalej, to sprzedał tam akcji za 3 bańki czy coś w tym stylu. Znaczy nie potwierdzaliśmy tego, ale nie dziwi nas to specjalnie. Byłoby dziwne, gdyby tego nie zrobił wręcz. Więc oni tak oczywiście wyjdą na swoje.
problem polega na tym, że po prostu, wiecie, tutaj Stany Zjednoczone dołożą tym firmom. I teraz dla jasności, bo ktoś może powiedzieć, no tak, ale to są firmy, które w sumie nie zawiniły niczemu tego, że ten bank zbankrutował. To nie jest ich wina, więc w sumie czemu one mają tracić pieniądze? No wiecie, z jednej strony my się zgadzamy, ale z drugiej strony to działa tak, że i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych zresztą, tam jest coś jak takie ubezpieczenie, nazwijmy to, waszych kont bankowych. I ono w Stanach Zjednoczonych to jest 250 tysięcy dolarów. To znaczy, że jeśli wpłacicie w dużym uproszczeniu, bo to nie do końca tak działa, ale w dużym uproszczeniu, jeśli macie konto, na którym macie 250 tysięcy dolarów i wasz bank upadnie, to Stany wam to zwrócą. To do końca tak nie działa, tam są jeszcze jakieś procenty, powyżej jakieś kwot, ale już bez szczegółów. W każdym razie to jest ubezpieczone, a jak mieliście 300 tysięcy, dostaniecie tylko 250, nie? I tak to działa dla każdej normalnej osoby, nie? To jakby spoko. I w prywatnych bankach, gdzie no pewnie nie jakoś bardzo dużo ludzi ma na swoim jednym koncie w jednym banku 250 tysięcy dolarów, no to nawet działa w jakimś tam stopniu. Tylko wiecie, te firmy miały miliony, setki milionów na tych kontach, więc im to trochę nie robi różnicy, że 250 tysięcy dostaną. Więc państwo stwierdziło, że trzeba im pomóc, ale z drugiej strony to mało sprawiedliwe. Szczególnie, że wiecie, bo jakby my też patrzymy na to z takiej naszej europejskiej perspektywy trochę, gdzie państwa robią rzeczy, nie? Mówimy o Stanach Zjednoczonych. Mówimy o Stanach, gdzie jak sobie przypadkowo złamiesz nogę nie ze swojej winy i trafisz do szpitala, który przypadkowo nie jest w twojej ubezpieczalni, to dostaniesz rachunek 100 koła dolarów i zbankrutujesz i umrzesz jako bezdomny w Stanach Zjednoczonych, bo tu jakby tak się kończy często. Więc wzbudza lekkie oburzenie, że gdybyś to ty zrobił coś takiego i ciebie bank w ten sposób tutaj obszedł, to byś skończył prawdopodobnie jako bezdomny w Stanach Zjednoczonych, ale jak to już są duże firmy i duże startupy, to Stany pomogą. Szczególnie po tym, jak jeszcze chwilę wcześniej mówią, a wy nie jesteście na tyle ważni, żeby was tutaj ubezpieczać, możecie robić większy hajs, ale jak coś się stanie, to wam nie pomożemy. No, więc tak się stało. Ale też przez tą interwencję Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie i tak dalej, mimo że na giełdzie był w ogóle panika, wszyscy się bali, to sytuacja zaczęła powolutku wracać do normy i ten poziom braku zaufania był taki okej, to nie jest chyba 2008, jednak spokojnie, wszyscy wychillujmy. Nic się złego nie dzieje. No nie, bo wtedy właśnie zaczął się syf. Taki większy nawet. Bo wtedy znikąd odzywa się Szwajcaria, która nie lubi, jak się o niej zapomina. Szczególnie wiecie, co się dzieje z bankami i Szwajcarii w tym nie ma. Jakby oni się czują oburzeni prawdopodobnie. I okazuje się, że Credit Suisse, mam nadzieję, że wypowiadam to dobrze, czyli taki dosyć duży bank, też ogłasza, że ma jakieś tam problemy, że ilość hajsów ich banku trochę spadła, bo ludzie wycofują pieniądze. I ogólnie to jest lekki przypał. I różnica między tym Credit Suisse, to się nie tak mówię, ale będę tak nazywał, przepraszam. A Silicon Valley Bank jest taki, że no Silicon Valley Bank to jest taki regionalny bank w Stanach Zjednoczonych, duży, bardzo duży, ale no bez takiego gigantycznego wpływu na światową gospodarkę, a Credit Suisse jest Suisse i on jest jednym z ważniejszych banków tak w perspektywie całego świata, który oddziałuje na całą światową gospodarkę. Gdyby ten się załamał, to prawdopodobnie no apokalipsa, wiecie, i te sprawy. I przez to, kiedy okazało się, że oni mają jakieś tam problemy, wiecie, oni zasugerowali, że mają problemy. W sytuacji, kiedy wszyscy już byli bardzo zaniepokojeni i mieli takie, Jezu, czy właśnie nie pójdzie domino banków? I nagle duży bank ogłasza i mamy problemy. Nawet gdyby to było przypadkowo i niezwiązanie, ja nawet nie wiem, czy to jest związane, to nie ma znaczenia. To zaczęło się dziać źle, bardzo źle. W sensie w dużym skrócie. Ekonomiści zaczęli zakładać czapki takie foliowe na głowę i biegać. Szwajcarzy prawdopodobnie odkopywali gdzieś tam z ogródków złoto po nazistach jeszcze, żeby jakkolwiek pokryć tą stratę, nie? Polska giełda pewnie dalej tego nie zauważyła, bo to polska giełda. A pojedynczy inwestorzy rozłożyli swoje ołtarzyki z Warrenem Buffettem i modlili się o lepszą przyszłość. No jakby sytuacja była napięta. Więc oni ogłaszają, że są problemy. Wszyscy panikują. Na to wszystko nakłada się komunikat ze strony Arabii Saudyjskiej, Banku Centralnego Arabii Saudyjskiej, który jest tam głównym inwestorem w ogóle w tym banku szwajcarskim. Mówi, że my nie będziemy już dokładać pieniędzy. Tak, żeby załagodzić sytuację. Francuskie ministerstwo w ogóle zaczyna opieprzać ministerstwo Szwajcarii o to, że jakby czemu wy nic nie robicie, to może się skończyć tragedią, my tu jak już mamy protesty, patrzcie, my tylko wiek emerytalny podnieśliśmy, już nas chcą zabić, światowa gospodarka się zapadnie, to przecież oni mają gilotyny! No jakby trochę w tą stronę. I ogólnie wszyscy zaczęli panikować na maksa, aż w końcu nie przyszła Szwajcaria i nie powiedziała, wiecie co, bo my tak w sumie to sprawdziliśmy. I się okazuje, że nie masz takiej tragedii, jakby oni dalej są na tyle płynni, że jest git, a poza tym to w sumie my jesteśmy na tyle pewni tego, że są na tyle płynni, że jest git, to jak coś się stanie, to my tutaj ręczymy za nich, w sensie pokryjemy jakieś tam hajsy. Odkopaliśmy od dziadka to złoto nazistów, jest git, więc spoko. Więc wszyscy uznali, a okej. Okay. Aczkolwiek to pokazuje jedną ciekawą rzecz, że jakieś gigantyczne zawirowanie w tym momencie w światowych finansach i jakby w ogóle panikę przed kryzysem może wywołać to, że jakiś bank ogłasza, że ma trochę gorsze wyniki niż powinien mieć i że jest z nim przypał, w sensie, dobra, to też nie było aż takie lekkie, to faktycznie był przypał, ale no w sensie, wiecie, to prawie doprowadziło do globalnego kryzysu. Tylko po to, żeby okazało się, że chyba jest jednak w miarę okej, chociaż to się okaże. Dlatego też was informujemy po prostu, że trochę tak wyglądają nastroje na świecie, więc nie dziwcie się, że w Polsce też nie jest zbyt łatwo. I to jest taka analiza, którą dajemy wam w kontekście tego, że wiecie, często mówimy, że jakby PiS jest czemuś winien albo coś zrobił dla gospodarki Polski. Często jest to ich wina w jakimś stopniu, jakaś zasługa w ich stopniu, ale czasami to jest tak, że po prostu na świecie dzieją się takie rzeczy, na które nikt nie ma wpływu. Znaczy nikt nie ma wpływu. Znaczy miałby na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych, który nie pozwalałby bankom robić co chcą, żeby więcej zarabiały i w trakcie kryzysu upadały, ciągnęły samą gospodarkę, którą trzeba ratować, ale, to już wiecie, to często jest poza naszym zasięgiem. A żeby wiedzieć, co się jeszcze dzieje na świecie i w polskiej polityce, zostawcie lajka, zostawcie suba, bo wam się wyświetlały nasze filmy, to jest nasz inny film, serdecznie go polecamy, nasz Instagram.
Tam są newsy na bieżąco. Do tego wszystkiego serdecznie dziękujemy naszym patronom i też zachęcamy do zerknięcia naszego Patronite'a i możecie nas wspomóc. Patronite wydaje się, że on jakby nie ma takich problemów jak banki, to on nie upada. Więc możecie spróbować tam przetrzymać swoje pieniądze na naszym koncie. A my w zamian za to możemy tylko obiecać, że będziemy starać się starać dla was. Cześć!